Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Dzisiaj przychodzę z filmem, w którym chciałabym zaprezentować Państwu 5 perfum wiosennych, świeżych, które ja bardzo lubię, które u mnie się niesamowicie sprawdziły i które chciałabym Państwu polecić. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do oglądania. Pierwszym zapachem, którym chciałabym Państwu przedstawić, jest Acqua di Gio od Giorgio Armani. I ja te perfumy kocham. One ze mną są od bardzo, bardzo długo. Ja często wybieram te perfumy jako moje towarzysze wakacji. Bardzo lubię je używać wiosną, właśnie latem. Są niesamowicie orzeźwiające. Tutaj mamy w nucie głowy piękne połączenie cytrusów z miętą i ta mięta tutaj pięknie otwiera te perfumy, dodając im takiej niesamowitej rzeźkości. Są bardzo, bardzo świeże i takie chłodno świeże. Ja. Mamy w nich jaśmin i mamy piwonię. Nie powiedziałabym, że tutaj te kwiaty są bardzo widoczne i że to jest taki typowo kwiatowy zapach. To jest taki zapach aldehydowy, taki konkretny, świeży, słodki, delikatnie pieprzy. Mamy również w nim różowy pieprz. Ja kocham perfumy z pieprzem. Ja zawsze jak jest pieprz, to wiem, że już to będzie moje i będzie mi się podobało. Bazę tworzy cedr, labadanum i brązowy cukier. I tutaj ten cukier fajnie wpływa na ten zapach, właśnie go bardzo, bardzo osładzając razem z tymi kwiatami, takim jak jaśmin i piwonia. Bardzo je uwielbiam. To jest zapach moich wspomnień, moich wakacji. Ja go czuję od razu, przypominają mi się wspaniałe chwile z mego życia i jest bardzo, ja w ogóle używając ten zapach zawsze dostaję bardzo dużo komplementów. Może nie przez cały czas, nie cały dzień oczywiście, ale na początku, gdy tylko użyję, zaaplikuję na siebie, przez kilka godzin często dostawałam komplementy. Na ubraniach myślę, że zostaje do prania. Bardzo, bardzo polecam. Kolejny zapach to Kenzo Ward. I ja muszę od razu wspomnieć, że firma, która moim zdaniem najmniej mi się podoba, to znaczy najmniej podobają mi się zapachy tej firmy, jest to Kenzo. Ale ten zapach rozwalił mnie. Ja powiem szczerze, że ja go nigdy wcześniej nie znałam. Poznałam go u mojej przyjaciółki Asi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. I od tego dnia, kiedy u niej zobaczyłam te perfumy, bardzo mi się spodobały. Są to perfumy świeżo słodkie. Zobaczcie, tutaj ten flakon jest w takim kształcie jakby oka, z taką tutaj takim zawieszką. Tu mamy napis Kenzo. Jest to mój już chyba drugi flakonik. Bardzo je lubię. Są to perfumy słodkie. Tutaj mamy w otwarciu czerwone owoce i ten zapach faktycznie jest owocowy, ale bardzo, bardzo taki świeży i taki konkretny. Ja w ogóle używając ten zapach zawsze dostaję komplementy. Zawsze. Nie wiem, ja czytałam, słuchajcie, komentarze w internecie i różnie tam ludzie się wypowiadali, ale ja zawsze, za każdym razem, ja w ogóle byłam zawsze w szoku, bo raczej uważam, że to jest taki zapach, który jest delikatny, ale zawsze, czy weszłam do sklepu, czy kogoś spotkałam, czy w pracy, bardzo, i w ogóle jest bardzo przyjazny i miły dla otoczenia. Tutaj tą kompozycją tychże perfum zajął się niesamowity projektant nos perfumeryjny, jakim jest Francis Courquet Dijon, czyli jeden z moich ukochanych projektantów, niesamowity człowiek, który tworzy piękne perfumy, takie jak na przykład Baccarat Rouge 540, myślę, że znany przez wielu, wielu z nas. Tutaj mamy w nucie serca
piwo, nie, mamy nuty kwiatowe i mamy jaśmin. I ten jaśmin tutaj jest bardzo widoczny. Jaśmin dodaje takiej kobiecości tym perfumom. W bazie mamy ambroksan i ten ambroksan tutaj tworzy właśnie taką delikatną aldehydową chmurkę. One są jakby aldehydowe, takie powietrzne, ale zarazem słodkie, takie dynamiczne, otwarte, rześkie, bardzo kobiece, bardzo takie zaczepne. No powiem szczerze, że świetny na wiosnę. Ja w ogóle myślę, że ten zapach jest mało znany i niedoceniony. Oczywiście jako kolejny zapach, którego tutaj nie mogło zabraknąć, jest Chanel Scents. Ja ten zapach uwielbiam również, jak wszystkie, które tutaj dzisiaj pokazuję. Jest to zapach taki szyprowo kwiatowy. Bardzo taki wyczuwalny w nich jest aromat cytrusowy i również taki powietrzny, aldehydowy, delikatnie męski, ale bardziej w taką stronę kobiecą. Tutaj mamy w nucie głowy mamy różowy pieprz i ten pieprz faktycznie on bardzo wpływa na tą świeżość tych perfum. Dodaje takie troszeczkę delikatnej pudrowości, ale w takim ostrą stronę. Delikatnie słodkie, kobiece. Ja je uwielbiam używać właśnie wiosną, latem, eleganckie, klasa, gust, styl. Słuchajcie, ta aura, kiedy używamy tych perfum, pięknie na nas tutaj, na nas wędruje, pięknie się rozwija, pokazuje wszystkim dookoła. Bardzo projektywny i trwały zapach. W moim przypadku ja je noszę przez cały dzień i jak ściągam ciuchy, słuchajcie, to ten zapach jest na ubraniach jeszcze wyczuwalny. Tutaj mamy w sercu jaśmin, irys i wszystko jest podkreślone patchoulą. Patchoulą, piżmem i wanilią. I tutaj patchoula dodaje takiej kwaskowatości. Faktycznie piżmo i patchoula są piękną bazą, dodającą elegancji i gustu tym perfumom. A wanilia ślicznie osładza. Musi być troszeczkę wanilii, troszeczkę słodkości i tej takiej dynamicznej świeżości. A to właśnie w tych perfumach znajdziemy. To jest, słuchajcie, klasa. To będzie zawsze piękne i będzie się podobało osobom. Myślę, że wiele z Was kocha te perfumy. Ja je uwielbiam. Są niesamowite. Uwielbiam je nakładać na siebie. Czuję się w nich bardzo, bardzo dobrze. Tak, wiecie, jak taka super kobietka. Fajne. Polecam. Kolejne to Tiffany NCO wersja Eau de Parfum. Zobaczcie, jaki piękny flakonik, taki krystaliczny, bardzo elegancki. Jest to zapach cytrusowo-pudrowy, cytrusowo-kwiatowy, kwiatowo-pudrowy. Można go nazwać przeróżnie, ale na pewno jest świeży, jest rześki i jest dynamiczny. Dla mnie jest to taki zapach bardzo, bardzo luksusowy. Ja go odczuwam jako taki zapach z ekskluzywnych butików. Nie to, że butików, ale tam zawsze w tych butikach, słuchajcie, są takie piękne, przyjazne dla nas, dla otoczenia aromaty, bardzo takiej nonszalanckiej świeżości. I ten zapach taki jest. Jest cudowny i jest, słuchajcie, bardzo elegancki. Tutaj w otwarciu mamy cytrusy, mamy bergamotkę, mamy mandarynkę, mamy cytrynę i również w sercu mamy dużo kwiatów, tak jak irys, róża i znajdą się również owoce, takie jak czarna porzeczka i brzoskwinia. I ja śmiało bym powiedziała, że tutaj ta czarna porzeczka jest widoczna, ale ja bardziej powiedziałabym, że tutaj jest jakby może liść czarnej porzeczki, który dodaje tym perfumom takiej delikatnej cierpkości, a kwiaty w postaci irysu dodają pudrowości i fajnej słodkości, ale to nie są takie typowo bardzo słodkie perfumy. Są słodkie, ale takie w stronę
świeżo słodkich. Bazę podkreśla patchouli i piżmo. Patchouli świetny składnik, świetnie komponujący się z cytrusami i z kwiatami, dodając takiego właśnie eleganckiego spojrzenia na te perfumy. Bardzo je lubię. Ja w ogóle kupując te perfumy, na początku bardzo dużo czytałam opinie i one mnie troszeczkę zraziły, ale postawiłam na swoje i bardzo z tego się cieszę, ponieważ są to perfumy znakomite, Picabello, bardzo projektywne i trwałe zarazem. No nie są jakieś super trwałe, ale myślę, że trwałość jest bardzo okej. Ostatni z zapachów na dziś, który bardzo, bardzo lubię, który uwielbiam, jest No Made od Chloe. No Made, No Made, czyli niestworzony. Bardzo naturalny. W jego namyśle było to, żeby miał pachnieć bardzo tak naturalnie, roślinnie. I myślę, że tutaj to się bardzo sprawdziło. Dużo osób mówi, że idzie on w troszeczkę w taką kierunku perfum męskich. Delikatna taka nuta w nim się znajduje. Nie są to perfumy takie bardzo, bardzo słodkie. Są świeże i orzeźwiające. Tutaj pięknie wyczuwalny jest mech. Mamy mirabelkę, mamy mech. Mirabelka w otwarciu jest bardzo, bardzo widoczna. Bardzo. Pięknie. Ja w ogóle w nich odczuwam delikatny taki aromat właśnie drzewa sosnowego. Bardzo je sobie upodobałam. Jest to jeden z moich signature scent. Ja je bardzo często noszę do pracy. Lubię w nich. One są miłe dla otoczenia, również bardzo komplementogenne. Fajny, korzenny, drzewny zapach z takimi bardzo naturalnymi aromatami. Warto spróbować. Myślę, że może nie jest to dobry zakup w ciemno, ale gdy po przetestowaniu spodoba Wam się, to śmiało kupujcie, bo jest warty, jest piękna buteleczka, jakby taka torebeczka. Śliczny, klasyczny, gustowny, elegancki, kobiecy. No i fajnie sprawdza się właśnie teraz taką porą jak wiosna, czy też lato, dodaje orzeźwienia. Ja uważam, że on pięknie sprawdza się dla takich dziewczyn, bardzo takich basic dziewczyn, które lubią powiedzmy jeansy, t-shirt, jakiś sweterek, fajna torebka i gdzieś tam sobie lecą jakieś fajne okularki, nakładają, no i oczywiście perfumy. Bardzo, bardzo ciekawa i myślę, warta zainteresowania kompozycja. Ja je bardzo uwielbiam używać, tak jak mówię, do pracy. Gdzieś, nie wiem, do rodzinki jadę, tak na szybko, wiecie, gdzieś tam jakieś zakupy czy coś w tym stylu. Bardzo, bardzo lubię. Polecam. Super są. Okej, to już wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję w ogóle za przepiękny odbiór mojego ostatniego odcinka. Było mi niezmiernie miło czytać wszystkie przepiękne komentarze. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Przesyłam buziaczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!